Czasowy sportowy Wałbrzych, Jakub Zima. Pierwsze takie wydanie, pierwszy program dedykowany tylko i wyłącznie siatkówce. W tle trening drugoligowej drużyny Chełmiec Wodociągi Wałbrzych. Mieliśmy okazję tutaj dzisiaj obejrzeć to, co ta drużyna przygotowuje na najbliższe spotkanie ligowe. Gwarant Aleksandrów Łódzki, 26 września, pierwsza kolejka ligowa w drugiej lidze tych zespołów, które mają szansę na to, by osiągnąć dobry rezultat. Jest dużo. Tutaj porozmawiamy z trenerem Markiem Olczykiem, porozmawiamy z Nicole Jochem, które również ma być nową siłą wałbrzyskiego zespołu. To pokaże, jak tak naprawdę, co ten zespół umie, w jaki sposób potrafi się adaptować do nowej rzeczywistości, jaką jest obecny sezon drugiej ligi siatkówki. No, wszystko przed nami. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Najważniejsze w tym, co nas czeka, to szansa na to, by zdobyć pierwsze punkty już w tym pierwszym spotkaniu, jakże trudnym spotkaniu, bo dobrze zdajemy sobie sprawę o sile drużyny z Aleksandrowa Łódzkiego. Gramy! Ela, żyje? Strefę trzyma, powtórz. Co więcej ciekawego nas czeka w tym sezonie? Czas zweryfikuje plan wałbrzyskiej drużyny. Za moment krótka rozmowa z Niką Jochym. Później jeszcze także trener wałbrzyskiego Chełmca Marek Olczyk. No i potem zobaczymy, na jakim etapie zespół jest już po spotkaniu, które zaplanowano na 26 września. Inauguracja punktualnie o 17:00. Zatem zobaczcie, co powiedziała nam w tej pierwszej rozmowie Nicole Jochym. Nicole Jochym, pierwsze nasze spotkanie tutaj na parkiecie Paliwo-Wolskich Mistrzów. Jesteśmy kilka dni przed pierwszym nowego sezonu. Więc jak to jest przejść z plaży? Na pewno nie jest łatwo. I tak uważam, że dobrze przygotowuję na to wszystko. Daje mi na pewno szansę w meczach, żebym się dała z parkietem, z piłką, bo jednak to wszystko inaczej funkcjonuje. A powiedz, tutaj w Wałbrzychu liczy na to, że będziesz mogła pomóc w zdobywaniu tych punktów, prawda? No po prostu to też jedna z tych ważniejszych rzeczy. Jak to jest, gdy ktoś tak bardzo liczy na to? Ja tu na przykład, jak mówisz teraz, nie do końca jesteś jeszcze pewien tego, że jesteś gotowy na grę. Na pewno czuję jakąś presję z zewnątrz. Trener stara się tego uspokajać wszystko i mój zapał i wszystkich dookoła tak tłumi, daj mi jednak ten czas. Myślę, że będę gotowa, jak będzie. A więc czym się różni taka zmiana na hali od bazowej do siatkówki? No bo też byli zawodniczek na miejscu, bo na plaży jesteśmy dwie tylko. No i ta zawodniczka musi być wszystko wtedy i wystawiać przyjmowe i atakowe. Ale to pokazuje, że musisz być bardzo wszechstronną zawodniczką. Które do tej pory uważają, bo czasami to gdzieś tam słyszałem właśnie na temat twojej gry. Czy możesz to machać? No, korzystam z tego, z skłonności, tak jak powiedział, bo jest to bardzo ważne w tej hali. I mam nadzieję, że ta moja dobra gra na plaży przyłoży się na halowy i faktycznie pomogę zespołowi na tyle, ile będę w stanie. Będziesz w stanie, tak. To pierwszy mecz. No, czekamy, ciekawi jesteśmy tego, jak słyszymy, jest przygotowanie, będzie bardzo ciężko. Na razie jednak jest bardzo trudny, mocno wzmocniony, także na pewno to jest ciekawe pod wieloma względami. Czego możemy się spodziewać? Na pewno dobrej siatkówki. I to jest chyba najlepsza puenta tej naszej kolejowej. Myślę, że częściej się będziemy spotykać. Mam nadzieję, że już niebawem w naszym kolejnym meczu będziesz na tutaj przygotowała się do naszych widzów do kolejnych zwycięskich spotkaniach. Życzę powodzenia. Oczywiście trzymam kciuki. Dobry wynik w tym pierwszym. Dziękuję bardzo. Się spełnić.
ma za zadanie tutaj zaadaptować się do drużyny Wałbrzyskiego Słupca, by pomóc jej w zdobywaniu punktów, by pomóc w tym, co ewentualnie powinna tak wszechstronnie uwolniona siatkarka dać drużynie na parkietach ligowych, ale tych parkietach właśnie poddano. Jak wiemy, będzie to na pewno wszystko weryfikowało boisko już w najbliższym czasie. Tych kilka pierwszych kolejek może dać jakąkolwiek odpowiedź na to, co wydarzy się. I czy ten pomysł sprawdzi się w praktyce? Jeśli tak, oczywiście wszyscy będziemy zadowoleni, jeśli nie, będziemy czekać z niecierpliwością na to, by w kolejnych spotkaniach ta idea po prostu ma więcej korzyści niż tych skutków ubocznych. Zobaczymy, oczywiście życzymy powodzenia, tutaj liczymy na to, by ta wszechstronność i umiejętności zawodniczki pozwolą jej przebić się do pierwszej szóstki, tak by stanowiło myślę zespół trener Marek Olczyk. Również ma swój pomysł na to, jak poprowadzić zespół już w najbliższym meczu. Nie wiem, czy nam o tym opowie, czy zechce to zdradzić jeszcze na tych kilka dni przed inauguracją, ale na pewno nam powie o tym, jak ciężko zespół pracuje i na pewno wyrazi swoją opinię na temat Nico Jochem, z którą też chwilę temu ogromnie rozmawialiśmy. Poprzedni sezon zakończony dość dawno temu, było kilka miesięcy przerwy w rozgrywkach. Wreszcie wracamy na ten parkiet, wreszcie będzie można ładnie spotkać się z tą naszą ukochaną Wałbrzychu, ale też i sezon ciężki. Więc zmieniono trochę skład, trudni rywale. Czego możemy się spodziewać teraz w najbliższych tygodniach? Ja myślę, że wszystko weryfikuje liga. Jesteśmy jednym z najmłodszych zespołów w drugiej lidze. Trafiają na Andorra, gdzie chcą się rozwijać i uczyć się siatkówki. Nie będziemy należeli do faworytów w tej grupy. Grupa jest dosyć rozbudowana. Wiele zespołów z aspiracjami, z zawodnikami starszymi, bardziej doświadczonymi, ale mogą obiecać walkę i na pewno widowiska na hali Wałbrzychu. A tym bardziej, że w pierwszym spotkaniu będziemy mierzyć się z drużyną, która w pewnym sensie zweryfikuje możliwości Wałbrzyskiego Słupca, prawda, bo jest to zespół silny. No i trochę tutaj się obawiam tego, że już po tym pierwszym meczu będzie troszeczkę dyskomfort, w razie gdyby się nie udało tutaj zrobić. Już tak szybko nie załamujemy. Pracujemy z każdym treningiem i to powinno gdzieś w poszczególnych fazach sezonu przynosić pożądane efekty. Na pewno nie spuścimy głów. Aleksander Wódzki to jest naprawdę mocny przeciwnik. Oparty na zawodnikach, które się zmieściły do składu KS-u albo które grały z przeszłością w Ekstralidze. Także na pewno czeka nas trudne zadanie, ale to jest, zbieramy doświadczenie. No dobrze, a teraz rozmawiam z Nikolą Jochem. Jedną z lepszych zawodniczek, jeśli nie w ogóle lepszą. Jeżeli chodzi o Jochę, to ma najlepsze. Duża perspektywa jeszcze przed nim na pewno na plaży. Tutaj będzie w tym sezonie reprezentować bardzo Wałbrzyskiego Chętka na plaży. Mówiła nam Nikol, że jest troszeczkę inny sposób grania, że jednak musi się przyzwyczaić. Trener daje jej jednak jeszcze trochę czasu i proszę zaufanie, że to przełożyć z plaży na plaży. Jak to jest pracować z takim zawodnikiem? No dokładnie, pracujemy dopiero pierwszy sezon, ale jest zawodniczka bardzo perspektywiczna, z tymi możliwościami fizycznymi. Widać, że ten sezon na plaży wzmocnił ją fizycznie. Jak już mówię, ma ciężką rękę w ataku. W sparingach, w turniejach do tej pory pokazała, że będzie stanowiła o siłę naszego zespołu. To bardziej w ataku, czy bardziej w obronie? Będę jej dało szansę zarówno na pozycji atakującej, jak i w przyjęciu. Chcę, żeby ta zawodniczka się pod moimi skrzydłami i wśród koleżanek jak najbardziej rozwinęła w tym sezonie. Która pozycja będzie jej bardziej odpowiadała, czas pokaże. Zobaczymy już najbliższy mecz, praktycznie na dniach, to jest kilka dni do tej inauguracji. Ja życzę powodzenia, mam nadzieję, że to wszystko wypali, że ten pierwszy zakończy nie będzie takie straszne i że przy następnej rozmowie będziemy mogli cieszyć się z pierwszym. Oby, mam taką nadzieję, trzymajcie kciuki. Tak, trener Marek Olczyk, gościem dzisiejszego programu z serwisowym. Dziękuję, powodzenia.
trener Marek Kolczyk, to więc jednego możemy być pewni i spokojni. Na pewno będzie to mecz walki, na pewno tutaj dziewczyny dadzą z siebie wszystko i na pewno zespół jest tak prowadzony, że jest już chyba w pełni przygotowany do tego pierwszego spotkania. Tutaj na hali ciśnienie cały czas rośnie, tutaj na hali już wszyscy czekamy z niecierpliwością do tego, by zabrzmiał ten pierwszy gwizdek pofrunęły nad taśmą pierwsze piłki. O, tylko kwestia tego, by to jeszcze oczywiście poszło z korzyścią wołbrzyskiego zespołu. Pierwsza transmisja z rozgrywek ligowych Wydarzenia Sportowego Wołbrzyska dopiero 10 października podczas spotkania z UKS Jedynką Siewierz. Tu wszystkich sympatyków środkówki przepraszam, ale taki harmonogram transmisji został. O, teraz dostaliśmy jeszcze piłką. Zdarza się. Pozwolicie, że ustawię kadr tak, by było mnie trochę lepiej widać, nie chce mi się wkraczać, więc może po prostu o, i tak może troszkę lepiej, no ale tak to jest, gdy się pracuje na hali wśród fruwających. W październiku KS Jedynka Siewierz, to spotkanie będzie już transmitowane na teren sportowego Wołbrzycha. Będziemy mogli więc do tego czasu jeszcze się z Państwem spotkać także i na hali podczas treningu, a to co w kolejnych tygodniach, w kolejnych miesiącach na bieżąco śledźcie w następnym programie AS Serwisowa. Teraz zobaczmy jeszcze, jak dziewczyny walczą o to, by forma na to najbliższe spotkanie była ta najwyższa. Do zobaczenia już w następnym odcinku.